Hej, z tym Bachus, witam was w kolejnym odcinku. Teraz odcinek z GTA Online i w tym odcinku zrobimy sobie próby czasowe, więc łapka w górę jest mile widziana, zrobimy sobie 200 tysięcy i przy okazji pogadamy sobie na temat mojej gorącej, brzydkiej szesnastki, ponieważ chcę przeprosić w tym materiale. Chcę przeprosić, przeproszę jedną osobę, okej? Bo w tamtym tekście troszeczkę poleciałem i smutno mi się zrobiło, widziałem taką wypowiedź pewnego typa. Więc chciałem przeprosić, ale to zaraz. Próba czasowa, tak? Robimy sobie. Zobaczmy, Diona. Diona nas prowadzi. Dobra, Diona jest. Chyba trasa jest prosta. Tak, trasa jest prosta. Jedziemy cały czas prosto, okej. Okej, 4 km w minutę 20. Czy jest jakaś opcja skrótu? Nie. Strasznie dużo kilometrów, ale okej. A teraz zaczynamy. Więc jak będę sobie jechał, to przeproszę przy okazji. Więc tak, przepraszam bardzo. W mojej 16 nazwałem inną osobę, że jest po prostu gruba. To był błąd. Ale był on związany z tym, że po prostu pasowało mi to do tekstu. Początkowo była fraza. Jak ona była? Czekajcie. Jebać w tłustych włosach. Ale właśnie nie pasowało mi to do tekstu, więc dałem, że gruby. Sorry, przepraszam bardzo. Mój błąd. No ale musiałem zarymować tam trochę. Przepraszam bardzo. To był mój błąd. Więc jeżeli ktoś się poczuł urażony, że go powiedziałem, że jest gruby, przepraszam. No tak, no co ja mogę wam powiedzieć? Tak było, no. Co ja poradzę? Ale nie, tak bez kapy. Jak wam się podoba ta szesnastka? Bo jak ja ją robiłem i próbowałem to zarapować, zaśpiewać, jak zwał, tak zwał. Mówiłem sobie, o Boże, ale to jest słabe. Później cały czas próbowałem, mówię, dobra, zmiksuję to w jakiś sposób. Co prawda mix z Audacity. Zrobiłem. I się okazało, że dalej była słaba szesnastka, nie? Ale dodałem do tego teledysk. Zrobiłem to pod bekę. I moim zdaniem wyszło całkiem fajnie, mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Przesłuchałem ją ze 30 razy zanim ją wrzuciłem, więc aha. Okej, okay. Ale tak czy siak coś jest nie tak. Bo zobaczcie, że tak się jak tego czasu mi brakło. Więc lipa, no nie? No, no dajcie znać, bo mnie to ciekawi, bo w komentarzach powiem wam tak. Oglądałem sobie, spałem sobie. Śpię i obudziłem się o godzinie 9, nie? Ja zawsze tak budzę się o 9. Mówię sobie, nie ma jeszcze 12, to śpimy, nie? Więc, ale ten dzień był inny. I właśnie mówię sobie, dobra, to robimy sobie takie coś, że oglądam sobie YouTube'y. To jest strasznie słabe, że powstanie od razu się patrzy w ten telefon, bo oczy się psują, później jest krótkowzroczność i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę przypał, ale mówię sobie, zrobię to dla moich widzów, a raczej dla swojego spokoju. Więc czekałem do godziny 10:15, aż właśnie będzie publikacja tego materiału, bo sobie to w nocy zaplanowałem już automatycznie, żeby mi YouTube wrzucił to na publika. I właśnie tak sobie patrzę. 2 minuty po publikacji. Same XD, nie? W komentarzach, praktycznie same XD. Mówię, dobra, wyszło. Jeżeli są XD, to jest, znaczy, że jest okej. No, nie, dobra, próba czasowa jest prosta, no ale się zagadałem. Dobra, to teraz totalny tryhard. Wszystkie możliwe triki robimy, czyli maksymalnie się tutaj, wiecie, oddalamy. Tu jest max, dobra. Klikamy E i od razu W. Jedno koło, jeżeli jest taka możliwość. Jelo! Dobra, zobaczymy, tym razem się uda raczej. O, w ogóle widziałem, że Kupson Games już odpowiedział i Jan Zbędny też już odpowiada. Znaczy napisał przynajmniej, że odpowie, więc dwie nominacje, że tak powiem, zadziałały, więc bardzo mi miło. The Professional widziałem, że ludzie pisali, ale o właśnie, to możemy też to poruszyć. Bo ludzie pisali do The Professionala i aż kurde żałuję, że go nominowałem, bo tak ludzie pisali w komentarzach, że to szok. Pierwszy, no sprawdzałem, nie będę się oszukiwał, że sprawdzałem te komentarze. No i pierwszy komentarz, który zobaczyłem, który został napisany po mojej publikacji, pod najnowszym filmem u The Professionala, było coś takiego. Nie zacytuję dokładnie, ale to było coś takiego. Bachuś cię zdradził, że jesteś Polakiem. Polaku. No bez tego Polaku, ale
że powiedział, że jesteś Polakiem. Nawet ten, Dave z Ameryki mówił, że to jest tak, że jak kogoś nazywasz Polakiem, to jest obraza. I to tak właśnie zabrzmiało, że typ jak do kogoś pisze, jesteś Polakiem, wydało się, nie oszukasz nas, chociaż no come on. Czemu takie akcje się dzieją, no? Walić to. Come on, aż mi kurde się smutno zrobi, jak to zobaczyłem, no bo... Naprawdę, no takie pisanie... Rozumiem napisanie, że o, hej, akcja charytatywna, jak coś zostałeś nominowany, spoko, ale nie piszę do typa ze Polakiem, chociaż no... chociaż on o tym mówi na live'ach czasami, ludzie go pytają. Nawet słyszałem, że ma na jachcie polską flagę, że no ogólnie ma nikt, nawet Polish Mercenary, nie wiem jak to się czyta. To jest, że polski najemnik chyba to się nazywa tak. No ale come on, no. Strasznie, kurde, głupia sprawa. Jak już ktoś miałby napisać, to może napisać, nie wiem. Akcja charytatywna, zostałeś nominowany, spoko. Ale nie, jesteś Polakiem, jest wyzwanie, Bakuś się nominował. No tak się to wie. No, aż mi kurde wstyd, naprawdę. Ostatnio mi tak było wstyd, jak zobaczyłem właśnie u Hubsona, że ludzie pisali... Ściągasz od Bakusa. I tak dalej, no. To było pod Chaos Modem. A najlepsze były komentarze, które jeszcze próbowały w jakiś sposób albo mnie bronić, albo bronić Hubsona. I... Znaczy inaczej, bo ja nie mam czegoś takiego, że mam to za złe Hubsonowi. Nie no, come on, Chaos Mod jest dla każdego. Ale... ludzie w komentarzach pisali, że... Tak naprawdę, to ten mod został zrobiony dla jakiegoś konkretnego typa. I tak dalej. I on ściągnął od tego, chociaż historia jest praktycznie kompletnie inna, no ale już ludzie wiedzą najlepiej. Nie, tam... Dajcie gadanie. Dobra. I kurde, nie mogę zrobić tej próby czasowej, bo się rozgadałem, nie? Ale spoko. Bo wywaliłem z siebie to, co miałem, więc mi to pasuje. Więc tak, przeprosiłem, wyjaśniłem. Ale wyjaśniłem w sensie sytuację z profesjonalem i wyjaśniłem sytuację z Hubsonem. Że po prostu jeżeli ktoś robi coś podobnego do mnie, czyli na przykład nie wiem, nagrał jakoś coś, co ja nagrałem, to po prostu nagrał to, co ja nagrałem. I tyle. Rzadko kiedy są takie sytuacje, kiedy ktoś ma, że tak powiem, na YouTubie konkretne prawa do tego, żeby robić tylko i wyłącznie on. Więc, come on. Dobra, okej, okay. Teraz jest moja szansa. Zobaczcie na to. Oho, fajnie. Dobra, ale to nic. To nic akurat. To nic. To jest proste. Pyk. Dobra. Aha, dobra. Widzieliście to? Co za frajer? Nie wytrzymam psychicznie zaraz z tą grą. Bo takie proste próby czasowe są najtrudniejsze. To jest prosta trasa. Mówiłem to już kilka razy. Jeszcze jest jakaś droga śmieszna. Jedno koło, jedno koło, jedno koło. 2 kilometry pozostały. 40 sekund, okej. Okay. Jestem w stanie to zrobić. Dobra. 50, 3. Dobra. Jedno koło, jeżeli jest taka możliwość. Na szybkości. Pyk. Dobra. Jeszcze jedno koło raz. Ej, dobra, easy teraz. Raczej nie inaczej. Nie widzę innej opcji. Jest! Pogchampik. Ale minimalnie. O, jest spadochron, dlatego nie przeżyłem. Może bym przeżył, gdyby spadochron się nie odpalił, nie? O, szok. Dobra, elo. Lecimy do kolejnej próby. Okej, okay, przy tamtym ta próba będzie strasznie prosta. W ogóle to jest pierwsza próba RC Bandito, która została dodana do gry. Więc cały czas takie kółko zataczamy, tych prób jest tam chyba z 6 albo troszeczkę więcej. Może z 8. A prób takich zwykłych, czasowych jest strasznie dużo, no nie! Dobra, przytrzymujemy H.
cały czas się boję tego, jak trafimy na próbę z góry Chiliad, nie? A jeszcze gdyby w tym samym odcinku była próba w elektrowni, ta z poprzedniego odcinka RC Bandito, to nie wiem, ja bym chyba wolał, nie wiem, skasować kanał. Niż grać tą próbę czasową, naprawdę, bez kapy, nie? Jeszcze w ogóle jest deszcz, kałuże. Nie, to jest niewykonalne, nie? Kurde, no. Ale dobra, spokojnie. Widać ślady, spoko. Kurde, to będzie strasznie proste, ale nie wiem, czemu mi nie wychodzi. Czy w sumie wiecie co? Dobra, totalny tryhard odpalam. Totalny tryhard. Od teraz. Więc... Totalny tryhard od teraz, zobaczcie. Jeszcze usiądę lepiej na krzesełku. I patrzcie, jedziemy. Krzesełko, fotel, stołek, jak zwał, tak zwał. Nie, stołek nie, stołek nie ma oparcia, to ma oparcie. Więc raczej to jest fotel biurowy? Albo krzesło biurowe. Czy się mówi krzesło biurowe? Nie wiem. Mówi się fotel biurowy. Nieważne. Rozpina życie, nie? Dobra, jak mówię, totalny tryhard od teraz. Bo tu ważne jest to, żeby dobrze zacząć, nie? Jak dobrze zaczniesz, to masz zapas czasu i będziesz się bardziej starał, żeby później nie popełnić faila, nie? Więc akurat to jest prosta próba RC Manito. No prosta jest, akurat to jest jedna z prostszych, nie? Więc zobaczcie, że zostanie mi tu 5-6 sekund zapasu około, nie? Zobacz, tutaj jest najtrudniejszy moment, bo jest ciasno, a tak to jest, potem jest proste, nie? Więc patrzcie na to. Pana tego cytern wyprawia. Jedzie bokiem. Pyk. Nie! Dobra. Spokojnie. Lekko mnie wybiło. Pyk. Czemu ich tu, kurde, tyle jest? Spadł! Słyszycie to? Spadł typek! He! Frajer! Jeszcze w ogóle źle pojechałem, ale to nie problem, ponieważ te próby RC będą strasznie proste, więc... Nawet z takim failem mi wyjdzie, nie? Spokojnie. To nie trzeba się w ogóle starać, żeby nie zrobić próby RC Bandito, oprócz tej w elektrowni oczywiście, to trzeba się ostro postarać, bo one są strasznie proste. I mamy na nie sporo czasu, więc easy. Pyk. Dobra. Easy peasy lemon squeezy. Proszę bardzo. I tu powinien być gdzieś już koniec. Zjeżdżam na dół. Dobra. Zawracamy. Pamiętam, że tu raz mnie właśnie gra oszukała i nie wiedziałem, gdzie jest checkpoint. A teraz gra mnie nie oszukała. Jezus Maria, 9 sekund zapasu. 8. Jak sobie chcecie zaokrąglić, tak sobie zaokrąglajcie. Więc kurde, spoko. Dobra, więc to tyle w tym materiale. Ja się z wami żegnam. Siema, darpa, cześć. Elo.